Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy i w górach śniegu od 0 do 6 stopni. Na Pomorzu i w Tatrach porywisty wiatr powodujący zawieje śnieżne. Zaczynamy Teleekspres w niedzielę 3 stycznia. To jest świetny triumf Kamila Stocha w Innsbrucku. Dawid Kubacki był trzeci, Piotr Żyła wskoczył na czwarte miejsce. Kolejni zaszczepieni bez kolejki. Warszawski Uniwersytet Medyczny nie miał prawa szczepić celebrytów. 2 tygodnie wolne od nauki. Jutro rozpoczynają się ferie, wyjątkowe pod wieloma względami. Powiemy też o bestii, która nadciąga ze wschodu. Ma przynieść z Syberii zimę stulecia. Teleekspres zaczynamy od wspaniałych wieści z Austrii, konkretnie z Innsbrucku. Kamil Stoch nie miał sobie równych w obu seriach i wygrał trzeci konkurs turnieju 4 skoczni. I to nie koniec. Dawid Kubacki zajął 3., a Piotr Żyła 4. miejsce. To jest świetny skok Kamila! 127,5 metra w pierwszej i 130 metrów w drugiej serii. Tak skakał dziś dwukrotny zwycięzca turnieju 4 skoczni. Kamil Stoch obrał kurs na kolejny triumf w tej niezwykle prestiżowej imprezie. Jest liderem przed ostatnim konkursem turnieju w Bischofshofen. Wcześniej w niemieckiej części zawodów Stoch był drugi w Oberstdorfie i czwarty w Garmisch-Partenkirchen. 15,2 punktu traci do niego drugi w klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki. 8 jest Piotr Żyła, 10 zamyka Andrzej Stękała. Cieszę się ze skoków, bo dzisiaj te skoki to były naprawdę super. Każdy mnie cieszył tak samo, albo każdy cieszył bardziej. Do finałowej serii awansowało w Innsbrucku 5 polskich skoczków. Odpadli Maciej Kot i Klemens Murańka. Finał turnieju 4 skoczni 6 stycznia w Bischofshofen.